Odżywianie dla zdrowia. Bardzo często zadaję Ci pytanie, jak jeść, ile jeść, kiedy nie jeść. I opowiem tak. Post przerywany jest bardzo dobry dla naszego ciała. Dlaczego? Bo ciało potrzebuje się oczyścić. Czyli nie możemy jeść non-stop, sięgając automatycznie po jedzenie, bo cały czas trawimy informacje jedzenia, Jeżeli będziemy jeść automatycznie przed telewizorem, przed filmem, w kinie, tak jak nas uczą, oglądamy i jemy, nic dobrego z tego nie wyniknie. Ciało kiedyś człowieka musiało sobie pobiegać po jedzenie. Budziło się i się zastanawiało, co złapię, bo jestem głodny. I najpierw godzina, dwie biegało się, nie wiem, korzonki, ptaszki, rybki, co tam jadł ten człowiek pierwotny. Później się jadło, a później z powrotem się biegało. To było mało, to było niedoborowe, to było świeże. Oczywiście możecie powiedzieć, że teraz ludzie długo żyją, a wtedy umierali. No tak, umierali, dlatego że były infekcje, dlatego że było niedożywienie, dlatego że był brud. Ale teraz też nie żyją dobrze, ponieważ średnio każdy 30-40-latek już jest na lekach, na insulinooporności, cukrzyca drugiego typu, nadciśnienie, problemy sercowo-naczyniowe, problemy z wątrobą, stłuszczenie, zwyrodnienie stawów. Jest bardzo dużo wszystkiego, co przeszkadza. I teraz jak w tym dobrobycie dobrze się żywić? Ciało musi odpocząć. Ono powinno strawić i mieć przerwy. Nasz przewód pokarmowy to jest narząd, który określamy w medycynie chińskiej jako narząd Fu. Fu to są narządy puste. Ono lubi być puste. Przewód pokarmowy nie lubi mieć jedzenia. Trawi, szybko zsyła i lubi być pusty. Żołądek nie lubi być pełny. On uwielbia być pusty. Co dlatego potrzebujemy? Potrzebujemy zjeść, strawić, i później odpocząć. Dlaczego? Bo wtedy krew nie jest w żołądku, nie jest w przewodzie pokarmowym, tylko zaczyna ciało robić porządki ze sobą. Czyli jak najlepiej jeść? Bardzo proszę, okno żywieniowe i post przerywany. No dobrze, ale wcześniej wychodzimy, zjadamy śniadanie, wieczorem mamy kolację rodzinną i tak jest źle i tak niedobrze. Co robić? Bardzo prosto. Spróbujcie, jeżeli jemy teraz 12 na 12, po pierwsze napiszcie w komentarzach, ile godzin jecie, licząc od śniadania i do kolacji, a ile godzin jest przerwy. No nie jemy 24 godziny na dobę, zakładamy, że jemy 12 na 12. O 7 rano zaczynamy, niech to będzie 12 na 14, 9 wieczór kończymy. I teraz drogą małych kroków przysuńmy to chociażby pół godziny raz w tygodniu. Co to nam da? Pół godziny raz w tygodniu, godzina w 2 tygodnie, 2 godziny w ciągu miesiąca. Czyli z tej 7 do 21 my mamy teraz na przykład od 7 do godziny 19, ale wolałabym skracać to z obu stron. Ale powiecie, że wychodzicie do pracy i musicie zjeść śniadanie. Bardzo proszę. Proszę wziąć śniadanie ze sobą. Mój mąż codziennie dostaje 2 jajka gotowane i tartą marchew. Z oliwą z oliwek. Jak jest głodny, to zjada w pracy. Jak nie ma czasu i nie jest głodny, grunt, żeby mieć ze sobą jedzenie, to nie zjada. Przynosi to do domu. Trudno. Ale wtedy zjada 1 czy 2 posiłki już w oknie żywieniowym 4-5 godzin. To już jest całkiem co innego. Więc weźcie śniadania ze sobą do pracy i proszę jeść wtedy, jak jesteście głodni. Jeszcze jedno. Nie wolno pić kawy na czczo. Czyli kawa może być wypita, ta jedna, taka dobra, ale po jedzeniu, ewentualnie pół godziny przed jedzeniem, jeżeli to będzie kawa słaba, a najlepiej w ogóle pić dużo wody i kawy sobie zostawić dla przyjemności wtedy, jak naprawdę Wam ta kawa będzie smakować, a nie kawy podajemy, siedzimy, patrzymy w komputer i pijemy kolejną kawę. Czyli zmniejszamy czas okna żywieniowego, wydłużając czas postu przerywanego. Kiedy to zrobimy, żeby było dobrze? To nieważne. Czy to będzie za miesiąc, czy to będzie za 2 miesiące, niech to będzie za 3 miesiące. Za 3 miesiące my skrócimy te 14 godzin, to będzie 4 godziny. To jest bardzo dużo. I zobaczcie, wtedy już będzie nie 12 godzin, nie 14 godzin, tylko 10 godzin. Za pół roku to będzie 18 na 6. A dajcie sobie szansę delikatnie to skracać i nie daj Boże być głodnym cały czas. Więc nie może ciało być głodne. Dlaczego? Bo później zaczyna wszystko magazynować. Jeżeli ciało zbiera i magazynuje, zaczynają się problemy metaboliczne. Więc co ja radzę, żeby odżywianie naprawdę służyło do zdrowia? Musimy jeść niedużo, musimy jeść to, co nam smakuje.
Nie mówię teraz o żywieniu rozdzielnym, ja nie mówię o dietach. Ja mówię tylko o tym, że okno żywieniowe trwa 6 godzin docelowo, a przerwa 18 godzin. A dlaczego 6, nie 7, nie 8, nie 10, nie 5? Dlaczego 6? Dlatego, że jeżeli przerwa ma nie 16, tylko 18 godzin, my włączamy autofagocytozę. Nasze ciało zaczyna pożerać komórki, które są chore, które są niepełnowartościowe. Włącza się system immunologiczny i ciało zaczyna generalne porządki samo ze sobą. I wtedy jest w stanie nas wyprowadzić z chorób i doprowadzić do zdrowia. Jeżeli dojdzie dużo picia wody na czczo i do tego 6 godzin docelowo okno żywieniowe i posprzerywane 18 godzin, ja jestem pewna, że wszyscy będziecie zdrowi aż do 120 roku życia i tego Wam życzę. Zostawcie komentarz, czy chcecie spróbować. To jest pierwsze. Drugie, zostawcie komentarz, jak się żywicie i czy macie choroby. Może tu mam osoby zdrowe, które jedzą 12 godzin i nic im nie dolega. Powodzenia. Na pewno będzie dolegać, tylko nie teraz, a później. Wiktoria Zwinczewska, lekarka i akupunkturzystka, z Wami na Ścieżkach Zdrowia. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi.